Hała! Czasem potrzeba odrobiny wyobraźni, aby zamienić niezręczną sytuację w coś ekstra. Hej, Kevin! Wejdź! Chwila! Natychmiast ściągaj te brudne buty. No nie, co robić, ale wstyd! Może tu coś znajdę? Jeśli będziesz kiedyś w podobnej sytuacji, po prostu zamaluj dziurawe miejsce. Całe szczęście Kevin znalazł czarnego markera. Uff, sytuacja uratowana. Nic nie zepsuje śmieciowej uczty przy kąpie. Zanim jednak coś obejrzę, podam sobie do stołu. Frytki? Są. Burger? Jest. To zaczynamy. Jeszcze film? O tak, to jest to. Ale słone. Napiję się. Nie dosięgam. Chyba muszę wezwać posiłki. Amy! Chodź tu! Mam problem. Nie mogę dosięgnąć napoju, widzisz? To ma być problem? Pokażę ci fajną sztuczkę i po kłopocie. Wygodne, co? Teraz możesz oglądać i jeść bez wstawania z miejsca. Lenistwo dobrze smakuje. Wypad do kina z kumpelą jest zawsze spoko. Pod warunkiem, że macie osobny popcorn. W końcu kupiłeś sobie coś do jedzenia. Dlaczego masz się tak męczyć przez cały film? Może jak go trochę odsunę, to przestanie. O tak, ciekawe, co powiesz na to, Vicky. A, serio? Dobra, musi być jakieś wyjście. O, już wiem. Jeśli masz na sobie bluzę z kapturem, po prostu obróć ją tyłem naprzód. Właśnie, przekręcamy. Teraz włóż ręce do rękawów i wsyp popcorn do kaptura. Moje maślane skarby. Dobra robota, Kevin. Smacznego. Daj trochę... Ej, sorry. Skończył się. Spoko, wracasz z buta. Lustereczko, powiedz przecie, kto jest najpiękniejszy na świecie? Okej, Amy, rozumiemy aluzję. Świetny makijaż. Uj, za to włosy masz trochę takie przedwczorajsze. Przyda im się odrobina szamponu. Mam w sumie czas na szybkie mycie głowy przed imprezą. O tak, szoruj dokładnie. Wymasuj cebulki. Trochę ci się maskara rozmyła. Wyglądam jak z jakiegoś horroru. Nie martw się, Amy. Cofnijmy się w czasie, by to naprawić. Następnym razem, jak będziesz brała prysznic w makijażu, załóż maskę do nurkowania. W ten sposób woda nie dostanie się do oczu. Widzisz? Wyciągnij włosy spod gumki i dokładnie umyj. Wow, ale zaparowały. Idealna ochrona oczu. Teraz po prostu ściągnij gogle. Widzisz? Makijaż na miejscu. Wystarczy wysuszyć włosy i gotowa na imprezę. Ubieraj się, bo się spóźnisz. Potrzebujesz rąk, ale obie zajęte? Na szczęście masz jeszcze nogi do pomocy. Wow, ale jesteś rozciągnięta, Sofia. Samowystarczalność do kwadratu, co? Nieźle. Ale te zakupy są ciężkie. Jak otworzyć drzwi bez odkładania toreb? Czekaj, przecież możesz użyć nogi. Tak, dosięgnę dzwonka. Hej, pomożesz? Nogi przydadzą się też podczas siedzenia. W końcu mogę usiąść i obejrzeć film. No nie, jak mam teraz postawić to na stoliku, który jest tak daleko? Po prostu wyciągnij nogę i przysuń go. Tak, prawie go mam.
No, teraz to można oglądać. Zwyczajne popołudnie z przyjaciółką. Sofia, musisz to zobaczyć. Nie. O, chyba nie tak się chciałaś pomalować. Amy, przez ciebie złamałam ulubioną szminkę. Jestem wściekła. Weź ją sobie. Może da się ją naprawić? Ktoś zna zaklęcie na cofnięcie czasu? Chwila. Mam. Czy wiesz, że szminkę można roztopić? Weź bazę i podgrzej koniec zapalniczką. Teraz przyklej złamany kawałek szminki i roztop łączenie. Kiedy wystygnie, zetrzyj resztki. I to tyle. Hej, mam coś dla ciebie. Tylko nie kolejny mem. Co? Moja szminka? Jak ci się udało ją naprawić? Wygląda prawie jak nowa. No dobrze, rozejm. Na niektóre osoby podróż samochodem działa jak środek nasenny. I Emily jest jedną z nich. Jeśli też zdarza ci się przysnąć w aucie, wiesz co to bullshit. Chwila. Może przytrzymam głowę tym szalem? Rozwiń go, aby przykrył całą twarz. O kurczę, muszę zrobić zdjęcie i pokazać znajomym. Hashtag dama z szalikiem. Przynajmniej ciebie nie widać. Widzisz? Nie tylko tobie przytrafiają się niezręczne sytuacje. Teraz obejrzyj nasze wpadki po brzegi wypełnione obciachem. Podziel się tym filmikiem ze znajomymi, którzy chcą się pośmiać. I nie zapomnij subskrybować kanału 1-2-3-GO na YouTubie, aby nigdy nie przegapić żadnego filmiku. Do następnego!